Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Stare informatyczne pożekadło głosi, że ludzie dzielą się na tych, co robią backupy oraz na tych, co zaczną je robić. Ręka w górę, komu choć raz zdarzyło się nie wykonać kopii na czas i przez złośliwość rzeczy martwych lub innych okoliczności stracić dostęp do fotek i filmów, czy co gorsza jakichś ważnych danych firmowych. Mnie się raz zdarzyło i nie było to przyjemne uczucie. W dzisiejszym odcinku przejrzymy się narzędziu AirSync, które przy całej swojej prostocie doskonale nadaje się do tworzenia kopii zapasowych, umożliwiając zapis zbekapowanych danych zarówno lokalnie, chociażby na jakimś dodatkowym desku twardym, jak i zdalnie na serwerze kopii zapasowych. Zanim jednak część zasadnicza odcinka, chwila dla naszego partnera, a jest nim tradycyjnie już w przypadku niniejszej serii firma NordVPN, dostawca jednej z najpopularniejszych usług VPN na świecie. Aplikacja NordVPN oferuje wiele możliwości, a jedną z nich jest zmiana lokalizacji, z jakiej łączymy się z internetem. Dzięki temu możemy obejrzeć np. content w usłudze streamingowej dostępny tylko dla klientów danego kraju, czy zmniejszyć ryzyko śledzenia nas w sieci. Sporym atutem korzystania z usługi jest zwiększone bezpieczeństwo podczas surfowania w sieci przez publiczne sieci Wi-Fi, no bo ruch pomiędzy naszymi urządzeniami a punktami dostępowymi jest szyfrowany, co w praktyce uniemożliwia skuteczne podsłuchiwanie komunikacji. Efektem tego, nasze dane logowania do poczty, Insta czy bankowości elektronicznej nie są narażone na przejęcie przez sieciowych złoczyńców. To jedna z tych funkcjonalności VPN-a, z której ja osobiście korzystam najczęściej. Nieoceniona w kontekście bezpieczeństwa naszych urządzeń jest również opcja Threat Protection. Uruchomienie jej z poziomu apki Norda pozwala na blokowanie złośliwych stron zawierających szkodliwe oprogramowanie, a także natarczywych reklam. Ponadto pomaga również niwelować zagrożenia, jakie niesie za sobą uruchomienie zainfekowanych wirusami plików. Jeśli nie macie na kąpie dobrego antywirusa, opcja ta z całą pewnością zwiększy bezpieczeństwo Waszych urządzeń. Dla widzów naszego kanału firma przygotowała specjalną ofertę. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com prawy slash pasja informatyki i tam uzyskacie zniżkę na dwuletni plan oraz dodatkowo dzięki promocji miesiąc gratis. Wszelkie info oraz linki znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Jeżeli usługa nie spełni Waszych oczekiwań, firma daje gwarancję zwrotu poniesionych kosztów w ciągu 30 dni od momentu zakupu. Tyle na temat partnera dzisiejszego odcinka, przechodzimy już do meritum. Plan na dzisiaj jest taki. Na początek zapoznamy się z narzędziem RSynch, przedstawimy jego najważniejsze zalety, a także wykonamy lokalny backup plików znajdujących się na jednej z przygotowanych przeze mnie maszyn. W dalszej części wykonamy kopię tych samych plików, z tą różnicą, że prześlemy je za pomocą RSyncha i SSH na zdalną maszynę. Na koniec przygotujemy dwa scenariusze wykonywania automatycznych backupów. Pierwszy z nich zakładał będzie użycie rsyncha i narzędzia cron, uruchamiającego w określonych odstępach czasowych polecenie do kopiowania. W drugim natomiast napiszemy sobie nasz pierwszy skrypt powłoki, który z plików utworzy archiwum i je prześle na zdalny system. Uruchomienie skryptu również zautomatyzujemy za pomocą crona. Zanim przejdziemy do praktyki, no to kilka słów wstępnych na temat dzisiejszego bohatera. Ersynch, w dużym skrócie, to narzędzie umożliwiające kopiowanie plików i katalogów. Niby banał, ale jednak nie do końca. Soft ten oferuje naprawdę sporo możliwości, a tworząc kopię, nie bierze pod uwagę danych, które nie zostały zmienione od ostatniego backupu. W przypadku plików tekstowych, np. konfigów, uwzględnia tylko modyfikacje, tylko zmiany, jakie pojawiły się od czasu utworzenia ostatniej kopii. Najważniejszą jego zaletą jest to, że pozwala zapisywać backupy na zdalnych maszynach, wykorzystując do tego SSH. Dzięki temu nasze dane zapisywać możemy również na komputerach poza siecią lokalną i to w sposób bezpieczny, no bo jak pamiętamy, SSH to protokół komunikacyjny przesyłający dane w sposób zaszyfrowany. Na koniec wstępu dodam jeszcze, iż RSync działać może jako polecenie powłoki lub jako demon sieciowy, czyli mówiąc po naszemu jako usługa sieciowa. Niestety wersja usługowa nie oferuje domyślnie szyfrowania, a co za tym idzie, nie jest to całkowicie bezpieczna metoda. W naszych rozważaniach demona sieciowego nie będziemy uwzględniać, wspomniałem o nim tylko z nauczycielskiego obowiązku. Okej, okay, tyle wstępu wystarczy. Jak to mówią zarobasy z Wall Street, czas to pieniądz, także nie marnujmy ani sekundy i zabierzmy się do roboty. Naszym pierwszym zadaniem będzie przekopiowanie zawartości katalogów domowych użytkowników naszego systemu do nowego folderu. Na potrzeby laborki utworzyłem wcześniej konta o nazwie Gerald, Jen oraz Siri, a także powrzucałem do ich home'ów jakieś randomowo wygenerowane pliki. Jeżeli będziecie dzisiejszego laba testować u siebie, zwróćcie uwagę na to, aby własność tych plików przypisana była do konkretnego użytkownika. To ważne, ponieważ wszystkie polecenia kopiowania chcę dzisiaj wykonywać bez sudo. Jeśli właścicielem owych plików byłby root na przykład, tak będzie kiedy samodzielnie utworzycie pliki na prawach sudo, no to przy wykonaniu kopii może pojawić się problem z uprawnieniami. Tak dla przypomnienia, wrzucam wam na ekran zbiór poleceń, jakimi przygotowałem użytkowników, oraz pliki. Folder, który stanowić będzie Bazę dla naszej kopii zamontujemy do nowego dysku twardego. Co oczywiste przechowywanie kopii zapasowych plików na tym samym dysku co źródłowy system nie jest raczej dobrym pomysłem. Nowy dysk do maszyny jest już podłączony. Gdybyście przez przypadek zapomnieli jak w VirtualBoxie podłączyć kolejny nośnik, no to przypomnę, że można to zrobić wybierając sekcję pamięć w ustawieniach maszyny, a dalej z sekcji kontroler SATA wybrać dodaj nowy dysk. Jeśli chcemy, aby był to całkowicie świeży dysk, klikamy stwórz i w przypadku braku specjalnych wymagań co do jego wielkości, lokalizacji oraz nazwy przelatujemy przez kreator bez modyfikacji. Nowy dysk powinien zostać automatycznie przez program zaznaczony. Wystarczy kliknąć Wybierz, no i temat załatwiony. Rzecz jasna, dodawanie nowego dysku wykonujecie przy wyłączonej maszynie. Ok, wracamy do naszego Linucha. No i zobaczmy, czy dysk przez system został wykryty. Jest i on! SDB to nasz świeżutki i pachnący nowością nośnik. Możemy zatem przystąpić do utworzenia na nim partycji, sformatowania i zamontowania do nowego katalogu. Wszystkie polecenia, które będą nam do tego potrzebne, zostały już omówione w czwartym odcinku, dlatego też pozwólcie, że nie będę ich komentował, tylko szybko wykonam co trzeba. Na początek tworzymy partycję za pomocą programu GDisk. Jego argumentem będzie oczywiście oznaczenie naszego nowego dysku. Gotowe. Nowa partycja, której oznaczenie to SDB1, zrobiona. Teraz możemy ją sformatować no i przygotować do pracy z systemem plików EXT4. OK, zanim wdrożymy rsyncha do pracy, utwórzmy sobie jeszcze na naszej maszynie wspomniany nowy folder w katalogu głównym, do którego kopiować będziemy pliki. Nazwijmy go backup. Ostatnia rzecz, a właściwie to przedostatnia, no to zamontowanie katalogu do nowej partycji. Sprawdźmy teraz dla pewności, czy wszystko jest OK. Jest cacy. Katalog zamontowany. Pamiętajcie, że aby montowanie działało również po restarcie systemu, trzeba dodać odpowiedni wpis w tablicy fstab. Ja już tego robił nie będę, w odcinku o partycjonowaniu pokazywałem jak się to ogarnia, nie będziemy już tego powtarzać. Abyśmy mogli używać rsyncha bez sudo, musimy jeszcze przenieść własność folderu backup na użytkownika, którym jesteśmy aktualnie zalogowani. Możemy to zrobić takim poleceniem. Dobra. Wszystko gotowe, czyścimy jeszcze ekran, no i możemy zaczynać pracę z RSynchiem. Nasze działania zaczniemy oczywiście od samego polecenia, a dalej określimy opcję kopiowania. Pierwszą będzie małe a. Jest to cały zbiór opcji umożliwiających kopiowanie podkatalogów, linków symbolicznych, uprawnień, dat modyfikacji oraz wielu innych opcji. Jest to przełącznik, który w wielu scenariuszach wystarcza. Opis wszystkich możliwych do zastosowania ustawień znajdziecie jak zawsze w pomocy programu. Drugą opcją, z której my skorzystamy, będzie małe V. Dzięki niej na wyjściu otrzymamy podsumowanie całej operacji, przydatne przy testach. Opcja ostatnia, jaką tutaj zastosujemy, no to małe H, która pokaże jednostki zapisu danych w sposób dla nas bardziej czytelny. Te dwa przełączniki, to znaczy V i H, są zupełnie opcjonalne. Można śmiało z nich zrezygnować. Ok, teraz podamy katalog, który chcemy przekopiować, no i katalog, do którego kopię chcemy zapisać. Pierwszy z nich no to Home, bo jego zawartość chcemy skopiować do nowej lokalizacji. Jeśli po nim nie damy slasha, no to przekopiowany zostanie cały katalog Home łącznie z zawartością. Jego dodanie z kolei spowoduje, że przekopiowana zostanie tylko zawartość, ale już bez nazwy tego nadrzędnego katalogu. Ja chcę tym razem przekopiować tylko zawartość, tak więc dodam jeszcze slash na koniec. Ostatni element polecenia to nazwa katalogu docelowego. Tutaj już slasha na końcu nie musimy dawać. OK, lecimy z backupem. Polecenie wykonane. Pliki naszych dzielnych protagonistów zostały przekopiowane, no ale pojawiły nam się jakieś błędy. Wynikają one z braku uprawnień użytkownika, który wykonał polecenie rsync do niektórych plików, a dokładniej plików ukrytych, takich jak historia poleceń wykonywanych przez użytkowników, których pliki kopiujemy. Te dane powstały w momencie, kiedy zalogowałem się do powłoki userów i utworzyłem w ich katalogach domowych randomowe pliki jeśli błędów przy kopiowaniu chcemy uniknąć, no to mamy dwa wyjścia. Albo możemy wykonać polecenie na prawach ruta, albo owe pliki wykluczyć. Wykonanie polecenia na prawach sudo, jak pamiętamy, wymaga podania hasła, co może okazać się problematyczne, kiedy będziemy chcieli proces tworzenia kopii zautomatyzować, dlatego też ja proponuję opcję drugą, czyli wykluczenie z kopii ukrytych plików, łącznie z plikami konfiguracyjnymi, takimi jak bash-profile czy bash-rc. W zasadzie to moglibyśmy wykluczyć tylko pliki z historią, jeśli komuś zależy również na backupie plików konfiguracyjnych, to tak to powinien zrobić, ale my dzisiaj tworzymy kopię, na którą składają się tylko dane użytkowników, tak więc wykluczymy wszystko, czego oni sami nie stworzyli. Możemy to zrobić dodając po opcjach AVH przełącznik Exclude koniecznie poprzedzony dwoma myślnikami. Teraz znak równości, a dalej w cudzysłowie wartość kropka gwiazdka. Taki zapis oznacza, że wszystkie ukryte pliki, jakie znajdują się gdzieś w katalogach domowych, zostaną z kopii wykluczone. Zanim ponownie wykonamy kopię, to wyczyśćmy zawartość katalogu backup poleceniem RM. Aby system niesiał komunikatami o błędach uprawnień do katalogu Lost ⁇ Found utworzonego przy formatowaniu partycji i zamontowaniu do niej katalogu, wykonam to na prawach sudo. Ok, teraz ponownie wykonajmy kopię, wykluczając tym razem pliki ukryte. Mamy to. Jak widać błędów brak, no i polecenie zadziałało tak jak trzeba. Katalogi wszystkich użytkowników, łącznie z katalogiem użytkownika, na którym jestem aktualnie zalogowany, zostały przekopiowane do nowej lokalizacji. Super, pierwsze kopie zapłoty. Rzecz jasna, innych opcji oraz przełączników w programie Ersync jest jeszcze ogrom, ale nie będziemy się teraz na nich skupiać, wszak każdy, kto będzie potrzebował określonej możliwości, zajrzy sobie do manuala czy pomocy programu. Sprawdźmy teraz natomiast, jak sofcik nam zadziała, kiedy utworzymy dodatkowe dane w jakimś katalogu. Zobaczymy, czy faktycznie skopiowana zostanie tylko nowa zawartość. Na czas tworzenia tych nowych danych, po to, aby nie było problemu z uprawnieniami, przełączmy się na innego użytkownika. Mm -hmm. No i dodajmy do jego ekwipunku nieco nowych itemsów w postaci plików. Gotowe. Wracamy teraz do Damiana, no i wykonajmy ponownie polecenie kopiujące dane. Jak widzimy, program nie skopiował jeszcze raz wszystkiego, a tylko zmiany, jakich dokonaliśmy od momentu wykonania ostatniej kopii. To ważne szczególnie przy kopiowaniu dużych plików, a zwłaszcza kiedy kopiujemy je przez sieć do innej maszyny. A propos sieci i innej maszyny. Jak wspomniałem, AirSync jest narzędziem, które pozwala na zapisywanie plików nie tylko lokalnie, ale również zdalnie na maszynę, która działa albo w sieci lokalnej, albo hula gdzieś w necie. Zobaczmy jak to działa. Ową maszynkę, która lata w tej samej sieci lokalnej co system źródłowy, mam już przygotowaną. Dodałem do niej zewnętrzny dysk i zamontowałem go do katalogu zdalny backup. Zrobiłem to wykonując dokładnie te same czynności i polecenia co wcześniej na maszynie głównej. Polecenie, którym spróbujemy przekopiować pliki naszych bohaterów na zdalną maszynę, nie będzie specjalnie różnić się od tego, które wcześniej wykorzystaliśmy do kopii lokalnej, dlatego też pierwszą jego część przepiszę bez zmian. Mamy tutaj polecenie z argumentami i wykluczeniami oraz katalog, który chcemy przekopiować. Pozostaje nam teraz zapisać lokalizację docelową. Użyjemy do tego polecenia, które pozwoli nam połączyć się tunelem SSH do zdalnej maszyny, to znaczy zapiszemy nazwę użytkownika, a po małpie jej adres IP. Ważne słuchajcie jest to, żeby na tym zdalnym systemie znajdowało się konto użytkownika o podanej przez nas nazwie, czyli tak naprawdę konto, którym się uwierzytelniamy. Jeśli mamy DNS-a w sieci, oczywiście zamiast IP-ka możemy użyć nazwy domenowej maszyny. Teraz po dwukropku podać musimy jeszcze lokalizację, w jakiej zapiszemy kopię plików. Co istotne, właścicielem tego katalogu również musi być user, którym w systemie się uwierzytelniamy. To w zasadzie tyle. Wykonujemy polecenie. Jeżeli będzie to pierwsze łączenie po SSH ze zdalną maszyną, poproszeni zostaniemy jeszcze o zapisanie do pliku knownhost tożsamości zdalnego serwera. Wówczas wystarczy wpisać jest, no i zatwierdzić enterem. Ja łączyłem się z tą maszyną już wcześniej, także mam tylko monit o hasło. Podaję je... No i kopia gotowa. Sprawdźmy teraz zawartość katalogu na zdalnym systemie, co by potwierdzić, że wszystko zagrało tak jak trzeba. Łączymy się z maszyną po SSH. Jesteśmy. No i teraz możemy wykonać odpowiednie polecenie. Jak widzimy, wszystkie katalogi no i pliki, które chcieliśmy, zostały przekopiowane. Do katalogu Lost and Found, który tworzy system zawsze przy formatowaniu partycji i montowaniu katalogu nie mamy uprawnień, temat tylko root, stąd taki komunikat tutaj. Przejmować się nim jakby co nie musimy. Ok, moi mili, tak wygląda kwestia ręcznego tworzenia kopii zapasowej na zdalnej maszynie. Jak łatwo można się domyśleć, nie jest to optymalny sposób na wykonywanie regularnych backupów, dlatego teraz zobaczymy, jak taki proces bez większego wysiłku możemy zautomatyzować. Pokażę Wam teraz dwa scenariusze zakładające automatyczne tworzenie kopii. Sami zdecydujecie, który będzie dla Was odpowiedni. Oba zakładają tworzenie kopii zdalnej, no ale w zasadzie bez problemu można to przełożyć na kopię lokalną, jeśli zajdzie taka potrzeba. Częścią wspólną obu będzie konieczność wyeliminowania podawania hasła do zdalnego systemu przy połączeniu SSH. Do tego wykorzystamy znaną już mechanikę kluczy SSH, które jak pamiętamy umożliwiają logowanie do systemu bez hasła. Wróćmy teraz do systemu macierzystego, no i poleceniem znanym z dziewiątego odcinka wygenerujmy klucze SSH. Enterem przechodzimy przez kolejne etapy, no i klucze gotowe. Jak pamiętamy, takie polecenie tworzy parę kluczy: klucz publiczny oraz klucz prywatny. Prywatny pozostaje w systemie, z jakiego się łączymy, publiczny natomiast trzeba przenieść na maszynę zdalną. Można to zrobić poleceniem SCP, którego użyliśmy w odcinku o kluczach, no ale skoro jesteśmy na Linuchu, ułatwmy sobie zadanie i skorzystajmy z narzędzia SSH Copy ID. Użycie tego polecenia eliminuje konieczność podawania docelowej ścieżki dla klucza, ta zostanie utworzona automatycznie. Co ważne, jeżeli kopiujemy klucz o nazwie domyślnej, nie musimy nawet podawać ścieżki źródłowej, wystarczy polecenie, no i user z IP-kiem systemu docelowego. Jeszcze raz, ostatni już raz, podajemy hasło do zdalnego systemu, no i możemy sprawdzić, czy logowanie po kluczu działa. Jest ok, logowanie nie wymagało hasła, a to znaczy, że klucz działa. Wróćmy teraz do macierzystego systemu. I odpalmy sobie narzędzie, jakim jest crontab z opcją e. Zanim przejdziemy do edycji, wybieramy jeszcze edytor. Ja zawsze wybieram nano. No i jesteśmy. Cron to nic innego jak soft obsługujący harmonogram zadań. Coś podobnego mamy w Windzie. Możemy w nim skonfigurować dowolne polecenie lub też grupę poleceń wykonywanych w wyznaczonym przez nas czasie. Mega przydatne narzędzie, a nam posłuży do automatyzacji procesu tworzenia kopii zapasowej. Załóżmy, że chcemy, aby polecenie RSync z podanymi przez nas za chwilę parametrami uruchamiało się każdego dnia, powiedzmy o godzinie 17:10. Zapiszmy zatem 10, to będą minuty, a następnie 17, to będą godziny. Dalej wstawimy dwie oddzielone spacją gwiazdki. One oznaczają konkretny dzień miesiąca, dokładniej ta pierwsza, oraz konkretny miesiąc w roku. My chcemy, aby polecenie uruchamiane było codziennie, ale nie konkretnego dnia miesiąca, czy co gorsza w określonym miesiącu. Stąd taki zapis. Gdybyśmy chcieli, aby kopia zapasowa wykonywana była codziennie, również w weekendy, no to moglibyśmy zapisać też trzecią gwiazdkę, oznaczającą wszystkie dni, ale może załóżmy, że nasi bohaterowie w weekendy mają wolne i nie biegają za dzikim gonem. W takim układzie tworzenie kopii danych w weekendy mija się z celem. Zapiszmy zatem jako piąty argument dni tygodnia w skróconej notacji angielskiej od poniedziałku do piątku. Alternatywnie moglibyśmy zapisać tutaj również zakres od 1 do 5, ale zapis ze skrótami dni jest czytelniejszy. Tyle jeśli chodzi o sam harmonogram. Dalej musimy podać polecenie, które ma w zaprogramowanym przez nas harmonogramie się wykonać, no i to będzie w zasadzie wszystko. Testy mamy już za sobą, nie są nam zatem potrzebne opcje V i H, dlatego tym razem ich tutaj nie zapisałem. Uwzględniłem natomiast wykluczenie plików ukrytych, podobnie jak zrobiliśmy to poprzednio. Ostatnią zmianą w porównaniu do tamtego polecenia jest brak slasha po home. Zobaczymy, a właściwie wy zobaczycie, jaka będzie różnica w obu kopiach. Wszystko gotowe, zapisujemy zatem zmiany, no i opuszczamy edytor. Jak widzimy tutaj, zapis został dodany do tablicy. Jakby co zawsze możemy to sprawdzić, wydając polecenie tab z opcją L. Zanim sprawdzimy czy to wszystko działa, to jeszcze jedno małe wyjaśnienie. Tablicę cron można skonfigurować tak, aby wykonywane w niej polecenia działały na prawach określonego użytkownika, ale jeśli utworzyliśmy ją z poziomu zalogowanego usera, w naszym przypadku Damiana, no to polecenie w niej zapisane uruchamiane będzie właśnie na jego prawach, tak więc nie musieliśmy już tego definiować. Abyśmy mogli sprawdzić, czy kron zadziała poprawnie, na potrzeby wideo zmienimy w nim zapisy tak, aby polecenie wykonało się za chwilę. Zobaczmy najpierw, jaką mamy aktualnie godzinę. Jest godzina 7.40, tak więc zdefiniujemy sobie w kronie wykonanie polecenia na godzinę 7.42. Zapisujemy zmiany, no i opuszczamy edytor. Żeby nie było oskarżeń o machloję, w międzyczasie zalogujmy się do zdalnej maszyny, no i wyczyśćmy zawartość katalogu zdalny backup. OK, jest pusto. Wróćmy do macierzy, aby dokładnie zobaczyć, kiedy to wszystko nam się wykona. Godzina 7.42 wybiła, tak więc dane powinny być już skopiowane. Sprawdźmy to. Tak jest, kopia wykonała się zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy. Jak widzicie, mamy tutaj katalog home, a dopiero w nim katalogi naszych użytkowników. Tak to było zaplanowane. Brak slasha tutaj spowodował przekopiowanie całego katalogu wraz z zawartością. Dobra, wychodzimy z krona i czyścimy ekran. Pierwszy scenariusz zakładający wykorzystanie krona i pojedynczego polecenia mamy ogarnięty. Kopia będzie wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w wyznaczonych przez nas godzinach. Nawet kiedy zdarzy nam się jakieś L4 czy inny urlop, pliki użytkowników zawsze będą miały swoją kopię. Pora na drugi scenariusz. Ten będzie już nieco bardziej skomplikowany, ale można go też nazwać nieco bardziej profesjonalnym. Napiszemy skrypt, który wykona trzy operacje. Pierwszą będzie utworzenie za pomocą narzędzia TAR skompresowanego archiwum i zapisanie go w katalogu archiwa na dysku w systemie lokalnym. Dzięki temu z wszystkich plików, które chcemy backupować, utworzona zostanie jedna paczka, do tego skompresowana. Drugim poleceniem w skrypcie będzie rsync z parametrami, które utworzoną paczkę przeniesie do zdalnej lokalizacji. W związku z tym, iż przed wysłaniem archiwum na zdalny system musimy je najpierw zapisać w systemie lokalnym, w ostatnim poleceniu wyszukamy na lokalu archiwa utworzone 10 dni przed wykonaniem skryptu i je usuniemy. To pozwoli nam zaoszczędzić trochę miejsca na dysku systemu lokalnego, no bo nie będziemy przechowywać starych archiwów, które już dawno przeniesione zostały na zdalną maszynę. Prace nad realizacją scenariusza rozpoczniemy od utworzenia w systemie lokalnym katalogu archiwa, którego własność przekażemy użytkownikowi Damian. Zrobimy to za jednym zamachem łącząc polecenia dwoma ampersandami. Zasadniczo to powinniśmy sobie ten katalog zamontować do jakiegoś nowego dysku, ale to już sobie w tym momencie pominiemy. Teraz w katalogu domowym utworzymy plik o nazwie backup.sh, w którym zapiszemy cały nasz skrypt. W pierwszej linii określić musimy powłokę, w jakiej skrypt wykonywał będzie polecenia. To jest standardowa procedura. Użytkownik na prawach, którego skrypt będzie wykonywany, używa powłoki bash, w takiej również zatem będzie wykonywał polecenia skrypt. Zapiszmy hash i wykrzyknik, a dalej slash bin slash bash. W drugiej linii zapiszemy polecenie do utworzenia archiwum. Domyślnym programem do archiwizacji w linuchu jest tar, w przeciwieństwie do winrara jest całkowicie darmowy i można go używać komercyjnie. Zapiszmy zatem tar. Pora na argumenty. Pierwszym i drugim będą wykluczenia. W rsynchu wykluczaliśmy pliki ukryte, tutaj również to zrobimy, zapisując przełącznik exclude z określoną wartością. To nie koniec, nie chcę, aby do archiwum dodawane były moje pliki, moje w sensie użytkownika Damian, tak więc jego katalog domowy sobie z archiwum wykluczymy. Dodajemy kolejny raz przełącznik Exclude i w cudzysłowie zapisujemy ścieżkę do katalogu Damian znajdującego się w home. Ważne, aby tą ścieżkę zapisać dokładnie tak jak widzicie, to znaczy bez slasha na początku. Jeśli go dodacie, wykluczenie nie zadziała tak jak trzeba. Dobra, teraz czas na konkretne opcje programu TAR. Zapiszmy Z, C oraz F. C tworzy archiwum, F pozwala zapisać je jako plik, a Z kompresuje je programem GZIP. Dzięki temu nie musimy już kompresji wykonywać osobno. Dalej podajemy ścieżkę, do jakiej archiwum ma zostać zapisane. Będzie to katalog archiwa, znajdujący się w katalogu głównym systemu, a nazwa tego archiwum będzie zaczynała się od słowa backup. Czas na małe czary. Chcemy aby archiwum tworzone było codziennie, no a skoro tak, no to codziennie musi być tworzony nowy plik. Musimy jakoś móc odróżnić te pliki, wszystkie nie mogą się przecież nazywać backup, no bo to nie zadziała. Dodamy sobie do nazwy backup również datę utworzenia, ale nie na sztywno, no bo to by było raczej bez sensu, tylko w postaci zmiennej. Zapiszmy podkreślnik zwany podłogą, a dalej symbol dolara. Teraz otwieramy nawias, no i zapisujemy date spacja plus. Po plusie określimy format daty, a tym formatem będzie dzień, miesiąc i rok, każdy zapisany po znaku procenta i do tego z myślnikiem. Co istotne, w przypadku roku wymagana jest wielka litera. Zamykamy nawias, no i dodajemy jeszcze odpowiednie rozszerzenie. Dla skompresowanego archiwum będzie to tar.gz. Taki zapis spowoduje, że każdy archiwum będzie miało nazwę backup, a po podkreślniku pojawi się data utworzenia. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Na koniec linii dotyczącej polecenia tar dodajemy jeszcze nazwę folderu, który do archiwum chcemy dodać. Ok, takie polecenie można również oczywiście wykonać w terminalu samodzielnie, jakby co, gdybyście chcieli sobie archiwum utworzyć ręcznie. Pierwsza część skryptu gotowa. Czas na clue, czyli rsyncha. Tutaj wymyślać nie będziemy. Zapiszemy po prostu parametr a. To wystarczy i tak skrypt wykona się w tle, więc nie będzie nam tutaj nic więcej potrzebne. Wykluczać już tutaj nic nie będziemy, no bo wykluczenia dodaliśmy na etapie tworzenia archiwum, no i to też wystarczy. Dalej podajemy ścieżkę do katalogu archiwa, koniecznie ze slashem na końcu, no a potem już lokalizację na zdalnej maszynie. W zasadzie na tym moglibyśmy już zakończyć tworzenie skryptu, no ale gdybyśmy tak to zostawili, to po kilku tygodniach dysk lokalny zapchałby się archiwami i szybko zabrakłoby na nim miejsca. Dlatego teraz na koniec zadbamy o to, aby stare archiwa, stare, czyli takie powiedzmy utworzone 10 dni wcześniej, zostały z systemu lokalnego usunięte. Do wyszukania i usunięcia starych archiwów użyjemy polecenia, które już w początkowych odcinkach się pojawiło, a mianowicie find. FIND, jak pamiętamy, pozwala wyszukać pliki o zadanych atrybutach, no i na nich wykonywać określone operacje, w tym wypadku będzie to operacja DELETE. Zapiszmy zatem FIND, a potem katalog archiwa. Taki zapis oznacza, że FIND będzie szukał w tym właśnie katalogu. Następnie dodajmy opcję NAME, która pozwoli wyszukać w katalogu archiwa po określonej nazwie. Jako parametr tej opcji zapiszemy backup z gwiazdką, a potem .tar.gz. W zasadzie wystarczyłby zapis gwiazdka.tar.gz, ale dzięki temu, że zapisaliśmy jeszcze backup, nie zostaną usunięte archiwa o innych nazwach, gdyby takowe miały w katalogu się pojawić. Opcja ostatnia to czas utworzenia. Zapiszmy zatem ctime, oznaczające właśnie czas utworzenia danego archiwu, no i wartość plus 10, co oznacza, że program wyszuka tylko te archiwa, które zostały utworzone 10 dni wcześniej w stosunku do dnia wykonania skryptu. Na koniec dodamy jeszcze przełącznik definiujący operacje na znalezionych archiwach, a operacją tą będzie ich usunięcie, tak więc zapiszmy myślnik delete. OK, tyle jeśli chodzi o zawartość skryptu powłoki. Jego uruchomienie spowoduje wykonanie po kolei poleceń, zaczynając od tara poprzez rsyncha i na find kończąc. Dobra, zapisujemy zmiany w pliku, no i zamykamy edytor. Aby skrypt był możliwy do uruchomienia i działania, dodajmy do niego uprawnienie x umożliwiające wykonanie. Zanim skrypt wrzucimy do krona, aby uruchomiony był codziennie, wykonajmy go jeszcze ręcznie, aby sprawdzić, czy działa. Możemy to zrobić zapisując./slash no i nazwę pliku. Skrypt wykonany. Zobaczmy, czy mamy utworzone archiwum w katalogu lokalnym. Jest. Jak widzicie, zmienna Date z odpowiednim formatowaniem dodała nam dzisiejszą datę do nazwy. Tak to właśnie miało działać. Sprawdźmy teraz na zdalnym systemie, czy i tam znajduje się nasze archiwum. Tym razem wyślemy do niego poprzez ssh polecenie wyświetlające zawartość katalogu. Tak się da, więc skorzystajmy z tego. Zaczynamy standardowo od polecenia ssh z parametrami. Teraz otwieramy apostrof, no i zapisujemy w nim polecenie wyświetlające zawartość katalogu zdalny backup. Zamykamy apostrof i wykonujemy. Mamy to. Kopia archiwum została przeniesiona na zdalną maszynę. Przed skonfigurowaniem krona usuńmy ją, również wysyłając odpowiednie polecenie tunelem SSH. Sprawdźmy teraz jaką mamy godzinę w systemie. No jest 7.55, tak więc zapiszmy w kronie wykonanie skryptu na powiedzmy 7.57. Odpalamy tablicę. No i zmieniamy minuty. Godzina pozostaje bez zmian. Dalej kasujemy polecenie rsync, no i podajemy lokalizację naszego skryptu. Zapisujemy zmiany, opuszczamy edytor, no i czekamy. Odpowiedni czas nastał, tak więc sprawdźmy, czy wszystko jest git. Mamy to. Archiwum zostało wykonane. Zobaczmy, czy przekopiowało się też na zdalny system. Tak jest. Wszystko zgodnie z planem. W zasadzie na tym moglibyśmy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. No ale pewnie osoby, które starem nie miały jeszcze do czynienia, chciałyby się dowiedzieć, jak przywrócić pliki, to znaczy, jak takie archiwum rozpakować. W sumie to się nie dziwię, też bym chciał. Zobaczmy zatem, jak to zrobić. Zaczniemy od utworzenia podpliki z archiwum nowego katalogu, nazwijmy go sobie pliki. No i przeniesienia własności na Damiana. Pamiętajcie, że tworzenie katalogów na prawach sudo powoduje, że ich właścicielem jest root, dlatego też ja tą własność zmieniam. Miejsce na rozpakowanie archiwum gotowe. Teraz ponownie zapiszemy polecenie tar, tym razem z opcjami X oraz F. F wskazuje archiwum, X je rozpakowuje. Dalej podajemy lokalizację wraz z nazwą archiwum. A już na koniec przełącznik directory. Po którym wskazujemy lokalizację, do jakiej dziada chcemy rozpakować. Wykonujemy polecenie, no i sprawdźmy, czy wszystko gra. Udało się, archiwum rozpakowane. Teraz, jeśli nastąpi jakaś awaria, wystarczy pliki przekopiować ponownie do home'ów i wszystko będzie jak trzeba. Okej, okay, moi mili, na tym zakończyć już możemy nasze dzisiejsze spotkanie. Róbcie kopie i backupy, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy możecie zapłakać. Nie uwierzycie, jaki los jest okrutny i przewrotny, a złośliwość rzeczy martwych bezlitosna. W trakcie przygotowywania tego wideo szlak trafił dysk, na którym miałem wszystkie projekty, a do tego podczas próby naprawy Windows pokazał mi środkowy palec, no i system musiałem stawiać od nowa. Na szczęście miałem kopię zapasową projektów, tak więc suma sumarum, poza kilkoma godzinami stresu i kilogramami mięsa, które rzuciłem w eter, wszystko skończyło się dobrze. Kończąc już ten materiał, jeszcze raz serdeczne dzięki dla partnera serii Ubuntu Server firmy NordVPN oferującej bezpieczną i szybką usługę VPN. Wielkie dzięki również dla wszystkich naszych patronów. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.